Pole powierzchni bocznej stożka jest 3 razy większe od pola jego podstawy. Wysokość tego stożka jest równa 12. Oblicz objętość tego stożka. Najpierw przypomnijmy sobie, jak wygląda stożek. Stożek to jest taka jakby czapka urodzinowa. W podstawie mamy koło. No i tutaj mamy po bokach. Te linie po bokach są tworzące. Oznaczamy je jako L. Tu mamy wysokość naszego stożka. Wysokość pada na środek koła. I tu jest promień tego koła. Tu jest oczywiście kąt prosty. Tutaj sobie zaznaczmy H. I teraz tak, z treści zadania wiemy, że wysokość tego stożka jest równa 12. No to piszemy tutaj sobie H równe 12. I mamy informację, że pole powierzchni bocznej stożka, od razu powiem, że pole powierzchni bocznej stożka wyraża się wzorem pi razy promień razy tworząca, jest 3 razy większe od pola jego podstawy. Czyli pole boczne jest trzykrotnością pola podstawy. A co mamy w podstawie? W podstawie jest koło. A wzór na pole koła, no to jest pi r kwadrat pole koła. W takim razie ułóżmy równanie, czyli pole boczne pi r l równa się trzykrotności pola podstawy, czyli pi r kwadrat. Pi nam się redukuje stronami, no i r razy l to jest 3 promienie do kwadratu. Dzielimy stronami sobie przez promień. Mamy tworzącą, która wynosi 3 promienie, bo tutaj się kwadrat zredukował, a tutaj się jeden promień zredukował. Zatem nasza tworząca jest trzykrotnością promienia, czyli zapiszmy tutaj L, to się równa 3 promienie. I zobaczmy, tutaj powstał trójkąt prostokątny o wysokości, jakby o jednej prostokątnej 12, drugiej równej promieniowi i przeciwprostokątna równa 3 promienie. No to układamy Pitagorasa, czyli promień do kwadratu dodać 12 do kwadratu daje nam 3 promienie do kwadratu. Czyli mamy 144, to się równa 9 promieni do kwadratu, odjąć promień do kwadratu. Czyli 144 to jest 8 promieni do kwadratu. Dzielimy sobie przez 8. 144 podzielić na 8 to jest 18, to jest nasz 1 promień do kwadratu. Czyli jak sobie spierwiastkujemy stronami, jeden promień wychodzi pierwiastek z 18 lub minus pierwiastek z 18, ale no promień nie może mieć ujemnej długości, dlatego odrzucamy minus pierwiastek z 18. Pierwiastek z 18 możemy zapisać, uprościć to, jako pierwiastek z 9 razy 2. Pierwiastek z 9 to jest 3, a pierwiastek z 2 zostawiamy. Mamy długość promienia. Teraz oni chcą od nas objętości stożka. Objętość stożka to jest 1 trzecia pola podstawy razy wysokość. Nasze pole podstawy, co to jest? To jest pole koła, czyli tutaj będzie pi r kwadrat, a h jest podane, h wynosi 12. Zatem podstawiam będzie 1 trzecia pi razy promień do kwadratu, on był tutaj podany, promień do kwadratu to jest 18, czyli 1 trzecia pi razy 18 razy nasze h, czyli razy 12. Trójka się skraca z 12, zostaje 4. Mamy 18 razy 4, czyli 72 pi. Jednostki nie są podane, to sobie zapiszmy jednostek sześciennych. To jest odpowiedź do zadania. Objętość tego stożka to jest 70 pi jednostek sześciennych. Powiedziałem chyba 72 pi jednostek sześciennych.